Dzień dobry, witam Was po raz kolejny. Troszkę czas płynie dosyć szybko, kiedy się coś robi, wiecie? Teraz o kolejnej kompetencji. Kompetencji związanej z liczeniem. Tak zwane umiejętności matematyczne. Lubicie matematykę? Ja Wam powiem tak. Ja nigdy za matematyką nie przepadałam. Matematykę dopiero odkryłam, jak już byłam bardzo dorosła, w wieku 30 paru lat, kiedy zobaczyłam film pod tytułem Piękny umysł. Liczby, cyfry, świat matematyki stanął przede mną otworem. Ale wcześniej niekoniecznie. Zawsze było to dla mnie trudne i dlatego postanowiłam, że chciałabym przybliżyć matematykę tym, dla których jest ona jakimś takim obszarem niedostępnym. A więc, uwaga, zamieniamy zbocze Szklanej Góry, bo dla niektórych właśnie wędrówki po matematyce to takie zbocze Szklanej Góry i zamieniamy je na taką drogę, która jest po płaskim terenie i prowadzi do celu. Moi drodzy, dzisiaj pojęcie najbardziej egzystencjalne, które konstruuje całą matematykę, czyli pojęcie liczby i cyfry. No właśnie, teraz moi drodzy, tutaj mamy, to jest temat naszego dzisiejszego spotkania, cyfry i liczby. Czy to jest ciekawe, czy nie? Ja uważam, że jeżeli dobrze wdrukujemy sobie tą, że świat to matematyka. Wszystko jest matematyką. Nie ma żadnej działalności, nie ma niczego, co by nie miałoby przełożenia na matematykę. Spójrzcie na mnie. Widzicie? Gdzie jest we mnie ukryta matematyka? No? Dwoje oczu? Okulary? Optyka? Włosy? Ciekawe, ile mam włosów, nie? Można policzyć? No można. Co jeszcze? To już jest trauma, wiem. Waga. Wzrost. Co jeszcze? No, zegarka dzisiaj nie mam. Ale palce i wiele, wiele innych. Wszystko opisane językiem matematycznym. Nawet specjalnie ubrałam taką bluzę, koszulę, która jest w różne figury i kształty geometryczne. No dobra, lecimy. Cyfry i liczby. Moi drodzy, najpierw zaczniemy od pudełka. Chciałabym, żebyście zobaczyli, zapoznali się z tym, co to znaczy liczby i gdzie one w świecie się znajdują. Tak, to jest pudełko. Pokażę bliżej, co prawda święta już się skończyły, ale jakoś tak pudełka mi zostały, bo to są te święta. Chociaż, no tak, święta, świąteczne. Otwieram pudełko i co ja w tym pudełeczku mam? Ano, mam takie przypinki. Zobaczcie, ja pokażę Wam taką przypinkę z bliska. To jest przypinka, którą mogę gdzieś w ubraniu sobie przypiąć. Losuję sobie taką na dany dzień, na przykład na jutro. Dobrze. Na przykład na jutro. I co mogę z tą siódemką zrobić? Zrobię tej siódemce. Tak, poproszę o siódemeczkę, tak. Tu mam siódemkę. I zrobię dla tej siódemki jutro dzienniczek siódemki. Co to znaczy dzienniczek siódemki? Taka karta. Zobaczcie. Przypinam sobie ten mój dzienniczek znowu do ściany. Z czym kojarzy Ci się siódemka? Wylosowałam siódemkę, a więc... schowała się, nie chce się trzymać, ale do góry nogami. Ale muszę Wam powiedzieć, że zaraz sobie zobaczymy, co mi się skojarzyło z liczbą 7, ok? Otwieram mój dzienniczek. 7 to pech.
Siedem grzechów, 7 dni tygodnia, 7 krasnoludków, 7 krasnoludków. A co jeszcze może być 7? Rozglądam się tutaj po moim pomieszczeniu. O, mam 7 półeczek. Okej. A wy? No dobrze, to jeszcze zaczynam sobie grzebać w tych moich cyferkach, w moich liczbach i znajdę tutaj, wyciągnę później kilka, które będą zadaniem dla Was, ok? Jeszcze mam tutaj, dzienniczek możecie zrobić według Waszego uznania, ale dopiero wtedy, kiedy Wam te liczby podam, bo ja oczywiście na razie mam cyfry, to jest łatwe. Ale jeżeli będę chciała, jeszcze poproszę o dzienniczki. Zobaczcie, chcę Wam pokazać, że te dzienniczki mogą być w bardzo różnej formie. Gdzieś mi się zgubiły gumeczki do przyklejania, ale pewno zaraz znajdziemy. Na przykład tak wygląda dziennik dwójki. Gdzie my mamy te gumeczki tutaj? O. I proszę, zobaczcie, co jest w tej dwójce. Uwaga, dwie ręce, druga szansa, tak się mówi, prawda? 2 maja, dzień flagi, 2 numer linii tramwajowej, 2 rodziców. No i teraz znowu możemy wypisywać. Mam tu jeszcze jedną, już Was nie będę męczyła, ale mam jeszcze jeden taki dzienniczek, święto liczby, czyli liczby 6. Oczywiście to już Wasza inwencja. Poszukiwanie matematyczne. Ja to nazywam poszukiwaniem matematyki. I zobaczcie, moi drodzy, za mną coś się pojawiło takiego dziwnego, czego jeszcze wcześniej nie było. Bardzo bym prosiła, żebyśmy Cię teraz spojrzeli z bliska, co tutaj mam na tej ścianie. Wiecie, co to jest? Zajączki. Zajączki, które mają co? Ogonki. To są moje zajączki, które można co zrobić? Oczywiście policzyć. Moi drodzy, zadanie dla Was. Kilka zajączków pojechało na wycieczkę. Na wycieczkę gondolami. Proszę bardzo, zakładam zajączki na gondolki. Tak? Które zajączki pojechały? Musicie policzyć. No, wiadomo, że to nie jest jakiś duży problem. Tak? Czy zajączki, które znajdują się na ścianie, te wszystkie zajączki, zmieszczą się do wszystkich gondolek, które znajdują się tutaj na, które tutaj pokazałam. Mam jeszcze 3 gondolki. Jak to zrobić, żeby wszystkie zajączki pojechały na wycieczkę? Da się tak zrobić? Ja nie wiem, ja nie wiem. Wiecie, ja z matematyki nie jestem dobra. Moi drodzy, to taka zabawa w cyfry, liczby, a jeszcze chciałam Wam pokazać taką zabawę, znaczy zabawę. Spróbujemy się zastanowić nad taką kwestią. Gdzie ja tutaj mam? Macie czasami w domu takie kolorowe kubeczki? Można je kupić w sklepie. Oczywiście teraz to trudno, żeby wychodzić po takie kubeczki, ale czasami jeszcze po letnich czy jesiennych grillach gdzieś tam w domu takie kubeczki się znajdują. I teraz chciałabym, żebyście właśnie zobaczyli, policzyli te kubeczki, ile ich jest. Oczywiście każdy kubeczek jest tutaj jeszcze takie żółte. O, skomponowało się z kolorem mojej koszuli, zobaczcie. Ale to jest zupełny przypadek. I teraz, proszę bardzo,
do każdego z tych kubeczków włożę z tego pudełka, to o pudełku jeszcze będę mówiła, to jest tak zwane pudełko sensoryczne. Dlaczego sensoryczne? To musicie obserwować dalej, żeby się o tym dowiedzieć. Ale mam tutaj w tym pudełku takie makaroniki. Widzicie? Rurki. O. I do tych kubeczków, do każdego z nich włożę kilka rurek. Zobaczcie, tak? Ja nie wiem ile, ale są one różnego koloru. Proszę bardzo. Jest makaron zielony, czerwony i jeszcze mamy żółte. I teraz zadanie będzie polegało na tym, żeby do każdego z tych kubeczków włożyć w ten sposób, makarony rozłożyć, żeby w każdym kubeczku było tyle samo makaronów. Banalna sprawa, tak? Nie wiem, jak można rozwiązać to zadanie do końca. To już jest zadanie dla Was. Oczywiście pomysły na kubeczki, pomysły na ćwiczenia kieruję również do Was. Jeżeli macie jakiś pomysł, jestem chętna. Chcę odkrywać matematykę. Znajdźcie cyfry, znajdźcie liczby. Zobaczcie, gdzie matematyka jest wokół Was. Na koniec losujemy. Chciałabym, proszę bardzo, liczba 24. To już nie jest cyfra. Liczba 24. Z czym Wam się kojarzy i gdzie w Waszym otoczeniu ta liczba się znajduje? Może macie jakieś inne skojarzenia. Pierwsza. 15. Bardzo fajna liczba. I na końcu mamy, wylosuję jeszcze, a niech będzie na przykład 13. Kojarzy Wam się z czymś? Bo mi się kojarzy, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Moi drodzy, dzisiaj ta świat matematyki, świat cyfr, jeszcze o tym będę mówiła. Mam jeszcze takie pytanie. Czy ktoś z Was wie, w jaki sposób, kto wymyślił zero? Wiecie? Jutro Wam pokażę na kolejnym zajęciu, w jaki sposób wymyślono zero. Bo były cyfry od 1 do 9, a zera na zero nie potrafiono określić w sposób symboliczny, co to jest nic, zero. No dobrze, ale tylko taka zagadka. Zapraszam Was na jutrzejsze spotkanie. Kolejny temat, cyfry, liczby. Dotykam cyfr, liczb. Pokażcie mi, spróbujcie się też ze mną podzielić tymi Waszymi doświadczeniami, a jutro będzie ciąg dalszy. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę miłego wieczoru. Thank you.